kochane królewny, jak może pamiętacie, właśnie dzisiaj miał się rozpocząć nasz ostatni kurs. Niestety, ze względu na panującą epidemię, tak nasze spotkanie, jak i wszystkie inne tego typu podobne spotkania i kursy nie mogą się teraz odbyć. Najprawdopodobniej nie będzie też w tym roku planowanej pielgrzymki Dziewczęcej Służby Maryjnej, która miała odbyć się według naszych planów i zamierzeń 9 maja w Zawadzie koło Dębicy. A podczas tej właśnie pielgrzymki miało się odbyć wasze błogosławieństwo. Mimo wszystko jednak, nie tracimy nadziei, że to, co się rozpoczęło i już dokonało podczas poprzednich części naszego kursu, znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie. Na razie zastanawiamy się w gronie kadry, jak zakończyć nasz kurs i jak przeprowadzić końcowy egzamin. Być może trzeba będzie go zrobić w formie internetowej, ale najchętniej chcielibyśmy zrobić to tak jak dotychczas, bo nawet najlepszy komputer czy internet nie zastąpi osobistego spotkania, a nasze kursy to nie tylko suche nauczanie i zdobywanie umiejętności, ale także nawiązywanie osobistej relacji z Jezusem, no i również pomiędzy sobą. Mamy więc cichą nadzieję, że do końca roku szkolnego sytuacja się na tyle unormuje, że znajdzie się szansa na nasze spotkanie. Póki co widzimy tę szansę w weekendzie po zakończeniu roku szkolnego, który w domu rekolekcyjnym w Cielszkowicach jest zarezerwowany dla naszej grupy na oazę dla młodszych dziewczyn. Moglibyśmy wtedy, gdyby sytuacja na to pozwoliła, odbyć nasz kurs połączony od razu z błogosławieństwem. Jeśli jednak ze względu na przedłużającą się epidemię nie będzie to w dalszym ciągu możliwe, znajdziemy jakieś inne rozwiązanie i oczywiście wcześniej was o nim powiadomimy. Mamy jednak również do was prośbę. Po pierwsze, w sprawie naszego kursu. To, że nie ma ostatniej sesji w planowanym terminie, to nie oznacza, że można sobie odpuścić zadania, jakie miały być na niego przygotowane. Proszę, prześlijcie te zadania do przewodniczek, aby mogły w dogodnym czasie je ocenić. Niech pamiętają o tym zwłaszcza te kandydatki na przewodniczki, które do tej pory nie przesłały również zaległych prac, albo miały coś poprawić i sobie o tym zwyczajnie zapomniały. Są wśród nas takie osoby. Nie wymieniamy ich tutaj z imienia i z nazwiska, ale apelujemy do ich odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest przecież chyba najważniejszą cechą każdej przewodniczki. Druga prośba dotyczy naszych parafialnych grup DSM. Jesteście już prawie przewodniczkami, a co oznacza, że również w tym trudnym czasie powinniście wspierać swoich opiekunów w prowadzeniu waszych wspólnot. Nie zapominajcie o tym również teraz, a może zwłaszcza teraz. Nie zapominajcie o waszych małych DSM-kach, nawet jeśli nie możecie się z nimi bezpośrednio spotkać. Nie pozwólcie również, by one zapomniały o grupie, do której należą. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, a wy, jako młode osoby, doskonale znacie się na współczesnych środkach, jakie macie do dyspozycji, które do tego możecie wykorzystać. Nie zapominajcie również, że najważniejszym środkiem budowania wspólnoty jest wspólna modlitwa. Nawet jeśli ona odbywa się bez zwykłej fizycznej obecności, ale tylko w łączności duchowej. Powierzamy sprawę całego naszego kursu, całych naszej grupy diecezjalnej, jak i parafialnych grup DSM, Matce Bożej, ufając, że ona wyprosi u swego Syna szczęśliwe zakończenie tej trudnej dla nas sytuacji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie w imieniu siostry Marciny i wszystkich pozostałych przewodniczek kursowych. Szczęść Boże!